Cześć wszystkim, tutaj Ktosiek i dzisiaj w filmie przedstawię kontroler, komputer PH i pokażę, jak on wygląda, odpakowanie i jak go się kalibruje, ustawia i jak podłącza do akwarium. Miałem tutaj do wyboru kilka tych kontrolerów. Najbardziej to zastanawiałem się nad takim polskim Miracona. Chyba moim zdaniem najlepszy w tej chwili kontroler, taki zawsze taki był fajny, tylko że w tej chwili jego cena jest troszkę dla mnie za duża, bo ponad 1200 zł na UPH2 się nazywa teraz, jest jakiś teraz w ogóle unowocześniony, ale troszkę cena jest moim zdaniem za duża. No wiadomo, raz się kupuje lepszy, bo tam jest też sonda PH, jest hydrometu. Tam jest możliwość podłączenia i napowietrzacza, i elektrozawolu do podawania CO2. No, jest dużo możliwości, można podłączyć do komputera, jakiś tam zrzut do Excela sobie zrobić parametrów. No ale może kiedyś sobie zakupię, na razie miałem dużo wydatków związanych z tym akwarium, więc na razie taki budżetowy komputer bardziej. Firma Invital, to jest taki bardziej chiński, bardziej analogowy, taki prosty komputer PH. Można ustawić sobie PH, jakieś tam minimum, maksimum, i on tam będzie sterował, też jest takie gniazdko do sterowania i włączał elektrozawór i wyłączał po prostu. Do kalibracji dokupiłem sobie takie bufory na 7 PH i na 4. Gotowe takie z Invitala, będzie można ich użyć dłuższy czas, datę ważności mają do 2026, ale tam chyba ileś razy można użyć. No ale zawsze nie trzeba rozrabiać, tam w zestawie są chyba bufory do rozrabiania z wodą RO, ale zawsze szybciej będzie. Odpakowujemy, jest instrukcja. Jest po polsku, jest też czesku, węgiersku, słowacku. Tak wygląda urządzenie. Jest wtyczka i tutaj właśnie jest taki gniazdko, takie jakby tutaj podłączamy elektrozawór i to urządzenie steruje nam elektrozaworem z butli CO2 i podaje, jeśli jest potrzebne, to podaje dwutlenek węgla. No i tutaj jest takie bardziej analogowe urządzenia, wyświetlacz jakiś tutaj. Są po prostu, widzę, do kręcenia takie cewki, po prostu, żeby ustawić PH 4,7, a tutaj się ustawia, jeszcze tutaj przełączając te przełączniki, ustawia się jakie chcemy PH i minimum i maksimum. No i to wszystko, to urządzenie nic nie posiada. Jest, jeśli chodzi o sondę, to ma takie standardowe wejście jak inne sondy. O, mamy dwa bufory na 6,86 i na 4,01 do rozrobienia z wodą destylowaną czy tam z RO. I jeśli chodzi o sondę, tutaj jest ta sonda. No kabel jest długi tutaj. O, i takie gniazdo standardowe jak do sondy PH chyba. A sonda to jest taka, no troszkę duża, ale tutaj powinniśmy odkręcić. Zobaczymy, czy tam jest jakiś płyn, czy ona powinna być w jakimś zanurzona, w jakimś płynie, czy jest mokra. Jest taki jakiś żel. Nie, tutaj nie ma jakiegoś tam płynu, ale jest taki jakby żel w tej sondzie. Trzeba przepłukać będzie przed kalibracją na pewno w wodzie RO. Już sobie tam przygotowałem. No i co mamy jeszcze w zestawie? Jeszcze mamy przyssawkę. Podobno ta, nie wiem, czy ta chyba sonda można zanurzać ją w wodzie, bo tak normalnie to. I tutaj mamy jakiś uchwycik taki na to, taki drucik. A i taki śrubokręcik, mini śrubokręcik. Mini śrubokręcik do tutaj właśnie przy kręcenia tym do kalibracji. No, i tak jeszcze raz wygląda cały zestaw. Mamy to urządzenie, przedłużacz, tutaj gniazdko do podłączenia elektrozaworu z reduktora CO2
dwa bufory do kalibracji, do rozrobienia z wodą DEMI albo z RO. Tutaj mamy taką elektrodę plastikową, jakiś uchwyt do zawieszenia, żeby zanurzyć w wodzie w akwarium. No i mamy taki śrubokręcik mały i taki mini uchwyt, jakiś taki, no może można na niby na akwarium zawiesić i tutaj powiesić to urządzenie, jakąś instrukcję obsługi. Jeśli chodzi o sondę, to chyba takie standardowe wejście jak wszystkie sondy pH. Ja sobie jeszcze dokupiłem właśnie takie dwa bufory, jeden 7 pH, drugi 4 do kalibracji tej sondy. I zaraz troszkę się mi, bo przesyłka była, to więc poczekam, żeby to się nagrzało do takiej temperatury pokojowej. Najlepiej to około 25 stopni, ale to tak, żeby to do temperatury pokojowej się nagrzały też te bufory i to wszystko. Przygotowałem sobie już wodę RO i będziemy kalibrować to urządzenie. I pomierzyłem kable, jeśli chodzi o sondę, to sonda ma 3 metry przewodu, a jeśli chodzi o ten komputer, to od komputera do tutaj do tego gniazdka tak jakby jest 1,70 m i jeszcze tutaj 30 cm do wtyczki, czyli tak około 2 metrów ma też ten przewód. Zabieram się za kalibrację tej sondy. Podłączam do zasilanie. Tutaj jest wszystko już podłączone i sonda jest tutaj, tego odkręcamy. Odkręcę z tego, tak jakby tutaj jest taki osłonka taka. Tutaj był jakiś taki żel czy coś. Weźmiemy to delikatnie, tak wytrę. Tutaj mam wodę RO. Przypłuczę to lekko. Na razie tam jakieś głupoty pokazuje, ale to nieważne. I tutaj ma być tak, na pH przesunięte i wkładamy najpierw do tego roztworu 7. Trochę jest dużo nalane, zobaczymy, czy to się nie wyleje. No, wyleje się. Muszę to troszkę odlać. Najlepiej to by było do tych pojemniczków. Właśnie. Nie wiem, czy to wystarczy? Wystarczy. Tylko jak mam przytrzymać to? Przykleję sobie tutaj. Dobra, nalałem sobie do tego pH 7, nie wiem czy widzicie to, widzicie dobrze. I trzeba tutaj tym potencjometrem takim ustawić wartość na 7. A to dosyć taki malutkie ruchy jest, trzeba delikatnie to ustawiać. Udało się. Dobra. O, już mi się odkleiło. Super. Dobra. To przepłuczemy. No to jak tak będzie trzymać ta przystawka, no to znaczy ja ją tutaj tak przykleiłem byle jak w sumie, ale mam nadzieję, że tak nie będzie trzymać w akwarium, bo jak będzie się odklejać za każdym razem, to słabo. Dobra, nalejemy tutaj tego pH 4.
Dobra, coś tam jest. I teraz... No to prawie, że jest. Zaraz niech się ustabilizuje. Trzyma się ta sonda? Trzyma się. Może trzeba było tam wcześniej jeszcze dłużej czekać? Tu jest prawie, że 4. O, udało się. Jest 4. Spróbuję jeszcze raz do tego pH 7. Może to już zanurzę po prostu tak. Teraz trzyma ta przystawka. Po prostu wcześniej chyba słabo ją przyczepiłem. Dobra, płuczemy w wodzie. To jest RO. Tam może wyjść. Tylko, że tutaj jest popłuczyny. Zaraz tam mam czyste jeszcze RO. Zaraz zobaczymy, jak to, ile to pokaże. Ale teraz włożę tutaj. Powinno pokazać 7. Chyba, że tam nie dostaje teraz. Bo jest za mało tego, bo się wylało mi. Dobra, wleję tutaj do tego, bo chyba za mało jednak. Może wcześniej też za krótko czekałem, bo to tak musi się ustabilizować w sumie. Czy to jest pomiar ciągły, to powinien być raczej... Dobra, to tak 6,95. To troszkę przekręcę. Dobra. Zostawimy tak. Wypłuczemy. Jeszcze raz w 4. No to prawie jest, że myślę, że dobrze. Teraz wypłuczę. Słychać takie pyknięcie, to chyba właśnie włącza ten prawie, że zaraz dojdzie do siebie. On już się zwiększa. Czyli teraz włożymy tą sondę tutaj do akwarium tego z krewetkami. Wypłuczę. I tutaj włożyłem do tego krewetkarium. Tutaj ostatnio mierzyłem, to około 6 było tutaj pH. Więc wskaźnik ten pokazuje 5,93, tak by to się wahało trochę do 5,99 nawet, czyli około 6 jest pH w tym akwarium. Nie wiem, czy zmierzyć. No,
mogę zmierzyć pH tutaj. Zaraz przygotuję i zmierzymy. Dobra, i nabieram 5 ml z tego akwarium. Wody. Zmierzę najpierw może tym 6-8 pH, żeby to 1-3 kropelki. No i tutaj wynik to jest 6. Jest żółte. Nie wiem, czy wy będziecie widzieć. Jest żółte. Czyli około 6 pH jest. Się powinno patrzeć z góry. Zaraz, czy widzicie to tutaj na tą skalę. No to jest około 6. I teraz na razie sondę przełożyłem do kubeczka. To jest RO. To 5,20, 5,30 tak pokazuje. No i jeszcze jest dalsze ustawienie, czyli set tutaj przełączamy. I wtedy ustawia się, jaką ma być wybraną wartość pH, jaką chcemy. Czyli przekręcam sobie na 6 na przykład 40, albo na razie 6,40 tam. I tak podłączyłem tutaj sobie w szafce na taśmę dwustronną, po prostu przykleiłem sobie do szafki. Tam jest gniazdko, tutaj do elektrozaworu też przykleiłem sobie na taśmę dwustronną. No i pH na 5,8 mam w akwarium ustawione. I jak tutaj po prostu przekroczy tą wartość, to włącza się elektrozawór i zapala się tutaj dioda czerwona i tam gniazdko i uruchamia się CO2. No i teraz w tej chwili jest wzrosło pH do 5,84 i zapaliła się tutaj światełko i tak samo tam na gniazdku i elektrozawór zaczyna działać i podawać CO2. I tak kółko będzie się włączać i zmieniać pH. No nie wiem, czy to tak dobrze ustawiłem, czy mam pH dosyć niskie. Jak zawsze mierzyłem kropelkami, to tak około 6 wychodziło, ale to tak 5,9, 5,8, bo właściwie mam pH. Jeśli chodzi o akwarium, to tak wygląda. Sondę pH umiejscowiłem tutaj z jednej strony obok wlotu i wylotu. Dalej jest napowietrzanie, później jest dopiero dwutlenek węgla, butla, i bo tam nie wiem, czy dobrze będzie widać, tam jest spiek i tutaj podaje ten elektrozawór, coś zaczyna jargoczeć. Elektrozawód dziwnie. No i tak działa ten komputer, kontroler pH. Mam nadzieję, że to pozwoli utrzymać właśnie pH w dzień i w nocy na takim samym poziomie. Jeszcze zobaczę, jak to z tym pH, czy 5,8, czy to może zwiększyć trochę. No. Nie wiem, jak to z tym, jeszcze nigdy nie miałem też komputera, że jak to z tym podawaniem dwutlenku węgla. Bo w tej chwili podawałem w dzień, jak lampa świeciła, a w nocy było wyłączone, więc prawdopodobnie był skok pH wtedy. Tak jak mierzyłem, to około do 6,4 dochodziło, a w dzień było około 6, więc trochę za duży skok po prostu na te ryby. No, jeśli macie jakieś właśnie pytania albo właśnie rady, jak to z tym kontrolerem pH, jak to ustawić i czy takie parametry będą ok, to proszę piszcie. Trzymajcie się, na razie, cześć.